5.4. Dział inwestycji analizuje konieczność modernizacji sieci wodociągowej na podstawie danych za rok 2019. Na podstawie obliczeń bierze sumaryczne zużycie wody w każdym z 12 miesięcy. Inżynierowie zauważyli, że sumaryczne miesięczne zużycie wody będzie rosło o 1% rok do roku każdego miesiąca w metrach sześciennych z zaokrągleniem w górę do najbliższej liczby całkowitej. Jeśli w styczniu 2019 roku sumaryczne zużycie wody w mieście wynosiło 53 545 metrów sześciennych, to w styczniu 2020 roku przewidywane zużycie wyniesie 54 081 metrów sześciennych. Dla danych zadania przewidywane zużycie wody w maju 2025 wyniesie 90 898 metrów sześciennych i tutaj to jest taki nasz punkt kontrolny. Do tego będziemy musieli się odnieść, tak? Obecnie maksymalny przepływ miesięczny wynosi 160 tysięcy metrów sześciennych. Podaj rok i miesiąc, w którym pierwszy raz zabraknie wody w mieście, czyli przewidywane zużycie będzie większe niż maksymalny przepływ sieci. Sporządź zestawienie obrazujące przewidywane zużycie wody w każdym z kolejnych miesięcy od stycznia 2020 do grudnia 2030. Narysuj wykres liniowy obrazujący przewidywane zużycie wody w każdym z kolejnych miesięcy roku 2030. I znowu sobie kopiujemy na koniec i mamy 5.4. Teraz to już mi nie jest potrzebne, to sobie wyrzucę. Dzielnice też mi są niepotrzebne, bo muszę wiedzieć, ile w tym roku tutaj zużyli tej wody, prawda? W związku z czym ja sobie tutaj te rzeczy pododaję miesiąc w miesiąc. Czyli tu mam wartości, tutaj będzie niestety ciasno. Razem mi nie jest potrzebne, więc też sobie usunę. To sobie rozszerzę 6, no jest ok. Dobra, i teraz to sobie wezmę na samą górę, wyciągnę, bo jest mi to potrzebne. Wklejamy jako raz, dwa, trzy. Tu będzie rok 2019, tu będzie rok. To już mi nie jest potrzebne, więc usuwam. A, przepraszam, tutaj sobie pojechałem za bardzo, więc poprawiamy. Tu będzie miesiąc 1. 1, 2 i tak dalej, i tak dalej. 13 miesięcy, no oczywiście 12 miesięcy to jest tu. Dobra, to mi nie jest potrzebne. I teraz 2020 rok. Będziemy chcieli zrobić do 2030 roku. Dobra. No i mamy opisane, że sumaryczne zużycie wody będzie rosło o 1%, prawda? Rok do roku. W związku z czym to, co jest tu, jest równe plus jeszcze 1%, czyli B2 plus B2 razy 1%. Mamy tutaj zaokrąglenie w górę do najbliższej liczby całkowitej. To ja może od razu sobie to zaokrąglę. Wcześniej sobie powinienem napisać zaokrągl do całkowitej. Jest. No i co? Przeciągamy sobie to tu. Przeciągamy sobie tu. Punkt kontrolny to jest maj 2025, prawda? Widzicie to. Sobie nasz maj 2025 to jest tu i teraz to jest 90 892, 90 898, czyli podobna wartość. Ok. Aha, tu jeszcze mamy drugą taką podpowiedź, że w styczniu będzie 54 i 81, 54 80 zamiast 81, czyli można powiedzieć, że jest ok. Dobra, no to idźmy dalej. Podaj rok i miesiąc, w którym pierwszy raz zabraknie wody w mieście, a tu mamy 160 metrów, prawda? Przepustowość. Więc tutaj sobie zróbmy awaria i spróbujmy powiedzieć, gdzie jest awaria, a może jeszcze wcześniej sobie zrobię maksa z całych tych wszystkich miesięcy, bo gdzieś w którymś dniu będzie...
Największe zużycie, prawda? Gdzieś w którymś miesiącu. Dobra, i teraz sobie zrobimy awarię. Awaria. Tutaj sobie wpiszemy tą naszą przepustowość na poziomie 160 tysięcy metrów sześciennych i jeżeli to jest większe od naszej przepustowości, to wyświetlasz mi jedynkę, a w przeciwnym wypadku jest to 0. No oczywiście czerwone muszę zablokować bezwzględnie, więc 2 dolarki i przeciągamy. I co? Tutaj jest gdzieś awaria w tym roku, w 2026. Tu widzimy, że w porządku. Natomiast tu mamy ponad 160 tysięcy, prawda? I to jest ta wartość, czyli się zgadza, czyli awarii należy szukać w tym roku. Idźmy dalej. Sporządź zestawienie, to już mamy. Narysuj wykres liniowy obrazujący przewidywane zużycie wody w kolejnych miesiącach 2030 roku, przepraszam. No to zaznaczamy sobie nagłówki, kontrol, zaznaczamy sobie wartość i jedziemy do wykresu, czyli wstawianie, wykres liniowy. Dobrze. To nam nie jest potrzebne w tym momencie. Tutaj się zaznaczyła jeszcze jedna seria. Wyrzuciłem ją i teraz mamy wykres. I zróbmy sobie tak, żeby można było opisać osie. Dobra, ten układ dziesiąty fajnie wygląda. Tutaj sobie wpiszemy, co tu sobie wpiszę? Przewidywane zużycie wody. Czyli to sobie tu wklejam. Proszę bardzo. Troszeczkę sobie pomniejszymy tą czcionkę. Teraz tutaj sobie napiszę zużycie wody w metrach sześciennych, a tutaj miesiąc kalendarzowy. Dobrze. To nam jest niepotrzebne, możemy usunąć. No i chyba tyle, skończyliśmy. Sprawdźmy sobie teraz, jak to wygląda z naszym kluczem. Mamy zestawienie, mamy wykres, zestawienie. Rzućmy okiem na to zestawienie. Zobaczmy jeszcze na wykres. Wykres, jak widzimy, jest taki sam. I teraz jeszcze ten punkt, tutaj autor podpowiada lipiec 2026, no i znaleźliśmy lipiec 2026, a zatem skończyliśmy zadanie 5.4. Zadanie 5.5. Wodociągi miejskie zaplanowały inwestycję, która począwszy od 2021 roku corocznie w styczniu pozwoli na zwiększenie maksymalnego przepływu o 1000 m sześciennych. Podaj rok i miesiąc, kiedy pierwszy raz zabraknie wody w mieście po uwzględnieniu tej inwestycji. No tutaj znowu sobie to skopiuję, przenieś, kopiuj, 5.4 na 5.5. Wykres mi już nie jest potrzebny, teraz mamy awarię, ale mamy jeszcze inwestycje, prawda? Inwestycja. I teraz no początkowo mamy tą wartość w roku 2019, natomiast od 2021 w styczniu zwiększa się o 1000 metrów sześciennych. No to tutaj jeszcze zostawię sobie bez zmian, a tutaj sobie dam do tego, dodam sobie po prostu 1000 i mam pewną inwestycję i teraz tego maksa mam, ale gdzie jest awaria? Awaria nie będzie się odnosiła teraz do względem tej komóreczki, tylko tutaj sobie przeciągnę, prawda? Bo zwiększa się nam przepływ. I teraz, przepraszam, bo to zablokowane jest bezwzględnie, tutaj sobie musimy to puścić. Nie ma nigdzie awarii, no to poszukajmy, może później będzie ta awaria. Tu się pojawiają jedyneczki i tu jest pierwsza jedynka, to jest rok 2035. Max to jest 175 tysięcy, czyli widzimy, że jest więcej niż przepływ
niż po inwestycji. I to jest tu, czyli znowu jest to lipiec, czyli odpowiedzią będzie lipiec 2035. Zaglądnijmy. I jak widzimy, jest to dobra odpowiedź, a zatem zrobiliśmy całe zadanie. Mam nadzieję, że wszystko w tym filmie było dla Was zrozumiałe. Dzięki serdeczne i do usłyszenia.